Bardzo się cieszę, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać. Bardzo dziękuję za Pani czas, bardzo dziękuję za tę rozmowę teraz i bardzo dziękuję za tę rozmowę wcześniej z kolegami. Podejrzewam, że to nie była łatwa decyzja i sama rozmowa, opowiadanie o tym, co się w Waszej rodzinie, co się Pani córce przytrafiło, to nie były proste decyzje i proste chwile. Zgadza się, to jest bardzo brutalny powrót do przeszłości. Aczkolwiek myślę, że warto takie sprawy nagłaśniać. Być może uda się jeszcze kogoś uratować z tego DPS-u. Czy satysfakcjonuje Panią, Pani Marto, skala reakcji na ujawnienie tych nieprawidłowości? Przed chwilą o tym mówiłem, pisze o tym minister rodziny, obiecuje przeróżne kontrole, Rzecznik Praw Obywatelskich, szereg różnych instytucji jest wstrząśniętych głównie Pani opowieścią i obiecuje przyjrzeć się systemowi. Czy to właśnie o taką reakcję chodziło? Tak, tak, dokładnie o to chodziło. Zależało nam bardzo na maksymalnym nagłośnieniu sprawy, na kontrolach i tak dalej. Mam nadzieję, że to wszystko potoczy się w dobrym kierunku, że osoby odpowiedzialne za tą katastrofę tych dzieci zostaną ukarane. I że to już po prostu nigdy w życiu się nie powtórzy. W żadnej placówce. Zrobimy wszystko, by oczyścić nasz dom ze stawianych mu zarzutów. Padliśmy ofiarą zemsty ze strony byłej pracownicy, a dziennikarze napisali nieprawdę. Siostra przełożona powiedziała takie słowa w rozmowie z Onetem. Co Pani o tym myśli? No niestety fakty, zdjęcia, nagrania mówią same za siebie. Tutaj wydaje mi się, że choćby chciały, to nie oczyszczą się z zarzutu. Tyle, że zakonnice, przełożona zakonnic, matka Anna Telus, to jest przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Polsce, sugeruje kłamstwo. Znaczy sugeruje, że dziennikarze, moi koledzy, opisali nieprawdę i tym samym, że pani tę nieprawdę opowiedziała. To jest słowo przeciwko słowu, no ale no, tak jak powiedziałam, niestety no, fakty mówią same za siebie, nagrania. Wie pan, w momencie, kiedy ja złożyłam zawiadomienie do odpowiednich służb, nasłałam tam kontrolę, w późniejszym czasie okazało się jednak, że ta kontrola niczego nie wykazała. Więc na tamte czasy byłam ja sama przeciwko DPS-owi. Natomiast w dniu dzisiejszym nas jest troszeczkę więcej. Są pracownicy, którzy odeszli stamtąd z pracy. Są też rodzice, którzy zaczęli mówić tak naprawdę, co się tam dzieje. Więc sprawiedliwości stanie się zadość, na pewno. Najważniejsze pytanie, które powinienem zadać, które w tej chwili mam w głowie, to jest takie, jak się teraz ma pani córka? Jak się teraz miewa? Dziękuję, bardzo dobrze. Moja córka po rocznym pobycie w domu trafiła do fantastycznej placówki, placówki, która zapewnia jej należytą opiekę. Jest tam bardzo kochana, bardzo wspierana, ma przeróżne terapie, zajęcia manualne. Jej zachowanie znacznie się poprawiło i jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej drodze do powrotu do zdrowia. Czy ma pani dzisiaj, pani Marto, pewność, taki spokój ducha i pewność i przekonanie, że córka jest bezpieczna po prostu? Myślę, że tak. Aczkolwiek gdzieś po tych traumatycznych przejściach ta nutka niepewności zostaje w człowieku. Myślę, że ona nigdy nie zniknie. Mhm. Rozumiem, że jest Pani teraz jakoś szczególnie wyczulona, uwrażliwiona na sygnały ze strony córki, na wszelkiego rodzaju niepokojące sytuacje, na jakieś takie niuanse, bo czasami to się z tego bierze, prawda? Coś się zobaczy, jakieś pół zdania, jakieś spojrzenie, jakiś gest. Człowiek bardzo często racjonalizuje sobie tego rodzaju sygnały, mówi właściwie to nic takiego, pewnie mi się wydaje, ale Pani historia pokazuje, że takie drobne sygnały układają się, mogą się ułożyć, prawda, w niepokojącą całość. Zgadza się. Teraz jestem już bardziej wyczulona i naprawdę czuwam mocno nad tym, co się dzieje z moim dzieckiem. Słucham dokładnie, rozmawiam i mam nadzieję, że to już się więcej nie powtórzy. To proszę wykorzystać tę sytuację pełną niebywałego zupełnie zła. Czyni pani dobro teraz, opowiadając o tym, ale do jeszcze większego dobra. Myślę sobie o takim praktycznym dobru, to znaczy być może oglądają nas teraz, czy potem będą oglądać lub czytać
artykuł, który z tego powstaje, rodzice w podobnej sytuacji, którzy też mogą się martwić o swoje dzieci, nie mieli właściwie żadnych konkretnych sygnałów ani dowodów, ale na co powinni zwrócić uwagę? To znaczy, proszę ich jakoś przygotować i podpowiedzieć, jak się na co się wyczulić, jak się w podobnych sytuacjach zachowywać, na co uważać. Przede wszystkim słuchajmy naszych dzieci. To, że są one obciążone przeróżnymi chorobami, nie świadczy o tym, że one kłamią, że one zmyślają. Jesteśmy rodzicami, najbardziej znamy swoje dzieci. Jesteśmy, wydaje mi się, najlepszymi psychologami dla nich. Po prostu słuchajmy swoich dzieci. Każdy niepokojący sygnał bierzmy sobie na serio i naprawdę do serca. Kontrolujmy, sprawdzajmy. Utrzymujmy kontakt ze swoimi dziećmi, bo to, że nasze dzieci są w domach pomocy społecznej, to nie znaczy, że my pozbyliśmy się problemu, że tych dzieci nie kochamy, nie chcemy. Troszeczkę na odwrót. Nie bardzo kochamy, tylko to było nasze takie głośne wołanie o pomoc. Żeby ktoś podał nam rękę, prawda? Żeby ktoś nam pomógł i w jakiejś części odciążył nas od naszych zmagań codziennych. A propos kontaktu, czy kiedy pani się zdecydowała uwolnić córkę od tego miejsca i od tej sytuacji, siostry zakonne jakoś próbowały się potem kontaktować, coś wyjaśniać, tłumaczyć, zapytać? Była próba kontaktu? Tak, była próba kontaktu. Siostra dyrektor zadzwoniła do mnie jak gdyby nic, bardzo miła, uśmiechnięta, pytała, jak sobie moja córka radzi, jak my sobie radzimy. Także była taka jednorazowy kontakt ze strony siostry dyrektor. Wydaje mi się, że proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale może się w wielu z nas budzić takie przekonanie, że skoro to jest prowadzone, skoro to jest instytucja prowadzona przez osoby duchowne, to gdzieś ten standard opiekuńczości, moralności, takiego miłosierdzia powinien być trochę wyższy, prawda? Właściwie moglibyśmy nawet spać trochę spokojniej dzięki temu, że to jest prowadzone przez siostry duchowne, mając tam swoje dzieci. Nawet bardziej niż przez osoby świeckie. Czy okazuje się, że to jest głęboko mylące, prawda? To jest bardzo mylne pojęcie. Tak też było w moim przypadku, kiedy dowiedziałam się, że moja córka będzie w placówce prowadzonej przez siostry zakonne, byłam naprawdę bardzo spokojna. Wydawało mi się, że po prostu oddaję swoje dziecko w ręce Boga, że kto zapewni jej takie ciepło, miłość, dobroć, jak nie siostry zakonne, prawda? No niestety okazało się, jak się okazało. Oddałam córkę w ręce diabła. I pewnie nigdy więcej w życiu nie kierowałaby się pani takim kryterium, nie oddałaby dziecka osobom duchownym? Absolutnie nie, absolutnie nie. W takich momentach człowiek naprawdę traci wiarę w Boga. Bardzo smutne, ale prawdziwe. Mówiłem o tej skali reakcji, o Rzeczniku Praw Obywatelskich, o najwyższych instytucjach państwa, no, pani minister, o rządzie. Nie było natomiast reakcji Rzecznika Praw Dziecka. Czy to nie jest trochę dziwne i czy trochę pani też nie brakuje tego głosu w tej dyskusji? Oczywiście, uważam, że to powinna być podstawa. Od tego powinniśmy w ogóle zacząć, Rzecznik Praw Dziecka. No i najważniejsza rzecz też, jeśli chodzi o konsekwencje całej tej sprawy, artykułu i pani trudnej historii, czy to wszystko coś zmieni, a właściwie na jakiego rodzaju zmiany pani liczy? Czy liczy pani na zmiany w tym konkretnym ośrodku w Jordanowie? Liczy pani na pewne zmiany personalne? Czy może gdzieś ma pani nadzieję na jakąś większą zmianę systemową? Może na lepszy nadzór, lepszą kontrolę? Tak, wydaje mi się, że każda placówka tego typu powinna mieć bardzo zaostrzone kontrole. Mam nadzieję, że po tej tragedii, która się wydarzyła w Jordanowie, te kontrole zostaną zwiększone. Będziemy bardziej wyczuleni na tego typu ośrodki, na ich funkcjonowanie. Marta Lisek, matka poszkodowanej podopiecznej DPS-u w Jordanowie, której sprawę wstrząsającą, dramatyczną historię opisali moi koledzy w artykule
które wciąż mogą Państwo znaleźć na stronach Wirtualnej Polski. Dariusz Waron i Szymon Jaczek. Bardzo serdecznie Pani dziękuję, Pani Marto, za to, że zdecydowała się Pani porozmawiać dzisiaj, wcześniej z moimi kolegami, że zdecydowała się Pani opowiedzieć swoją bardzo trudną historię. Wiem, że to nie było łatwe, nie tylko historia, ale rzecz jasna także powrót do niej. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Pani, dla całej rodziny i dla córki. Proszę przekazać jej serdeczne pozdrowienia. Dziękuję serdecznie również i pozdrawiam.